zabrać nam jeszcze, jak będą wyglądały święta wielkanocne. Czy ty jesteś taką typową panią domu, czy raczej ustępujesz i na przykład to wasze rodziny was zapraszają, czy jak to u was wygląda? U nas jest na szczęście taki klarowny podział, to znaczy Boże Narodzenie urządzam ja i wszystkich zapraszam, a Wielkanoc jedziemy albo do jednych rodziców, albo do drugich rodziców, więc wtedy jedziemy trochę na gotowe i możemy się poczuć jak dzieci. Właściwie wtedy pomagamy tylko przy tych takich ostatnich rzeczach typu święconka, pisanki, takie jakieś totalnie już małe rzeczy, ale też nasze mamy mają dużą radość, że mogą nas wtedy ugościć i przygotować te święta tak jak my byliśmy dziećmi, tak? Od początku do końca. My staramy się być dość wygodnicy, czyli najpierw wypytujemy całą rodzinę, kto chce zorganizować święta, a potem się wpraszamy albo wyjeżdżamy na Mazury, więc raczej organizowaliśmy całą Wigilię u nas w domu, więc myślę, że już mamy odfajkowane organizacje, mamy naprawdę sporą rodzinę, więc czekamy na zaproszenie. Dekoracyjnie, bo święta organizuje moja mama i ona nie wpuszcza mnie do kuchni, ale ja uwielbiam dekoracje, już zaczęłam myśleć o dekoracjach u siebie w domu i cieszę się na te święta bardzo. Ulubiona potrawa świąteczna? Sałatka jarzynowa. Sama przyrządzę? Mama. Moja mama powiedziała, że dopóki czuję się zdrowa i czuję się silna, sama chcę przygotowywać i jedyne co mi zostawia, to kupienie ciast.